Włoski przestępca zatrzymany przez tzw. łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji. Mężczyzna, za którym wydano europejski nakaz aresztowania, wpadł w hotelu w Stalowej Woli. Ukrywał się przed włoskimi organami ścigania po tym, jak sąd skazał go m.in. za przestępstwa z użyciem broni. 64-letni Gabriel F. mieszkał w Stalowej Woli, gdzie prowadził firmę reklamową. Przed włoskim wymiarem sprawiedliwości ukrywał się od 2004 roku. Został skazany za wyłudzenia pieniędzy w procesie przekształcania upadłościowych spółek, przestępstwa narkotykowe i z użyciem broni. Włoski sąd wymierzył mu za to karę 9 lat więzienia. Teraz czeka go procedura związana z ekstradycją.